Siemano, dzień dobry, tutaj Kuba z kanału Czarno na Białym i jak widzicie powtórka z matematyki last minute, dlatego nie przeciągam i zaczynamy. Znajomość tabliczki mnożenia. Może i mieliście to lata temu, ale matematyka jest przedmiotem, który błędów naprawdę nie wybacza. Jak wiecie, jeden błąd na początku czy też w środku prowadzi zawsze do błędnego wyniku finalnego. No cóż, cała matma. Co z tego, że wiecie jak rozwiązać zadanie, jak po drodze machniecie się i napiszecie, że 4 razy 4 to 20. No i tutaj właśnie pojawia się tabliczka mnożenia, dzięki której ograniczamy popełnienie tego typu błędów do minimum, wręcz do zera. Przykładowo, możecie sobie policzyć 8 razy 7 rozkładając je na mniejsze liczby. Przykładowo 8 zapisać jako 2 razy 2 razy 2, no i jeszcze razy nasza siódemka. Fakt, jest to przydatne, ale tracimy na tym czas, a czas na egzaminie jest naprawdę cenny. Idąc za ciosem, kolejna tabliczka, tylko tym razem potęg oraz pierwiastków. I to jest bardzo ciekawa kwestia, której nie porusza większość nauczycieli, a według mnie naprawdę warto. Znajomość charakterystycznych pierwiastków jest kluczowa, gdy mówimy o twierdzeniu Pitagorasa. Mamy tutaj de facto taką samą sytuację jak w tabliczce mnożenia. W skrócie, minimalizujemy szansę na błąd w obliczeniach. Co z tego, że znasz twierdzenie Pitagorasa, skoro wynik wyszedł ci pierwiastek ze 144 i nie wiesz ile to jest? Niestety egzaminatorzy nie będą łagodni. Być może podałem ich nieco za dużo, mimo wszystko znając więcej tych pierwiastków, z pewnością ci to nie zaszkodzi. Ja osobiście uczyłbym się do pierwiastka z 256, ponieważ wątpię, że na egzaminie pojawią się większe liczby. Liczby rzymskie. Szczerze, jeżeli ich zupełnie nie rozumiesz, nie miałeś w ogóle z nimi styczności, olej temat. Serio, jest zdecydowanie więcej uniwersalnych działów w matematyce, które zapewnią ci punkty na egzaminie. Mimo wszystko umieściłem je w tym zestawieniu tylko dlatego, że nie są one zbyt skomplikowane. Wszystko widzicie na ekranie, a tymczasem zamienimy sobie trzy przykładowe liczby arabskie na rzymskie. 1546. Możemy to zapisać w postaci na pewno 1000, na pewno 500, no to zapiszmy to sobie, m, d, 46. 40 zapisujemy x, l, ponieważ od 50 odejmujemy 10. I jeszcze szóstka, będzie to v, 1. 989. Jak widzimy, troszeczkę nam brakuje do 1000, czyli musimy cofnąć do 900, będzie to C, M, 900, 80 zapisujemy w postaci L, X, 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 no i jeszcze 9, 1 i X. 2965, na pewno mamy 2000, czyli zapisujemy dwie M-ki, no i do 3000 nam trochę brakuje, czyli cofamy C, M, 2900, 65, czyli L, X, no i piątka, no i mamy właśnie tą liczbę. Prędkość, droga, czas. Przez moją karierę, pożal się Boże, wielkiego streamera zauważyłem, że podczas naszych cotygodniowych live'ów wielokrotnie pytacie mnie o zadania tego typu. Ale zauważyłem też, że problem nie jest w liczeniu, tylko problem jest w zapamiętywaniu wzorów. No i nie ukrywam, że do mnie one też były nieco egzotyczne i miałem problemy z nich zapamiętaniem, ale spokojnie, skoro to nagrywam, no to taki sposób mam. Pierwszy jest to standardowa piramida. Pewnie słyszeliście już o tym, ale ona się sprawdza tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wiecie, gdzie i jaką literę macie umieścić. Ja akurat sobie skojarzyłem, że jest taki wzór S równa się V razy T. No i tutaj możemy sobie go odwrócić i będzie TV równa się S. To jest dokładnie to samo, co ten bazowy wzór. Tylko tutaj ja sobie na przykład skojarzyłem, że jest taka stacja TVS, na której puszczają śląskie szlogiery, no i tak akurat sobie zapamiętałem, może akurat wam to się przyda, mi pomogło. Ja tylko jeszcze dopowiem, że jeżeli znacie wzór TV równa się S, no to żeby wyliczyć V, dzielicie wszystko obustronnie przez T, wychodzi wam V równa się S przez T. A jeżeli chcecie obliczyć tylko T, no to dzielicie obustronnie przez V, no i wtedy T równa się S przez V. I tym sposobem znacie wszystkie wzory, które są tutaj wymagane. Twierdzenie Pitagorasa. I tutaj nauczyciele pewnie wam wpajali fantastyczną formułkę, że suma kwadratów dwóch przy prostokątnej jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej. I to jest syf. Co wy chcecie formułkę pisać na egzaminie? Po polsku. Macie A, macie B i macie C. Wszystko, wszędzie dopisujecie kwadrat, dodajecie A plus B, wszystko oczywiście do kwadratu i daje wam to C do kwadratu. I na jakimś przykładzie, załóżmy, że A jest równe 3, B jest równe 4, tak jak widzicie teraz po prawej stronie, dodajemy, podstawiamy najpierw, czyli A zamieniamy 3, B zamieniamy 4, jest równe C kwadrat, ponieważ C nadal nie znamy, więc jest tu niewiadoma. Wszystko dajemy do kwadratu, jest to równe C kwadrat.
Odwracamy sobie, bo kolejność tutaj nie ma znaczenia. I pierwiastkujemy. Mamy pierwiastek z 25, tak jak wam mówiłem. Tabliczka pierwiastków. Od razu zapisujecie, że C jest równe 5. I to jest cała filozofia. Nie bawcie się w jakieś definicje. Chodzi o to, żeby po prostu to wyliczyć. Kolejna kwestia, czyli jednostki i wszelka zamiana. Ja was tutaj zostawiam na 20 sekund z tymi screenami. Chociaż sobie prześledźcie wzrokiem, czy aby na pewno wam się wszystko zgadza. I widzimy się, tak jak mówię, za 20 sekund. Kiedy plus, a kiedy minus? Odwieczna zagadka wszystkich, którzy uczyli się matematyki. Ale po kolei. Musicie zapamiętać jedną złotą zasadę. Dwa minusy dają zawsze plus. Czyli jeżeli mnożycie liczbę dodatnią razy liczbę dodatnią, czyli na przykład 2 razy 2, no to wynik musi wyjść na plusie. Kiedy mnożycie liczbę dodatnią razy liczbę ujemną, no to tutaj nie ma jak się wyzerować, bo jest 1 minus, 1 plus, wynik będzie na minusie. Analogiczna sytuacja, najpierw liczba ujemna, potem dodatnia, no to mnożenie jest przemienne, taka sama sytuacja co w drugim przypadku. No i minus pomnożony przez minus. I tak jak mówiłem, zasada dwa minusy dają plus, czyli tutaj z minusa powstanie plus, na przykład mnożycie minus 2 razy minus 2, wynik będzie 4. A jeżeli jesteś zainteresowany darmowymi notatkami z angielskiego, polskiego oraz matematyki, zapraszam na Instagrama, pierwszy komentarz na dole. Trójkąt 30, 60, 90 stopni i nie ukrywam, sprawia on najwięcej problemów, ponieważ jest to bardzo podobna sytuacja jak do prędkości drogi i czasu. Gdzie i jakie oznaczenia mam wstawić? I teraz zauważcie, ja posortowałem nasze krawędzie od najmniejszej do największej. Spytacie po co? A zobaczcie, że teraz możecie sobie łatwo uzmysłowić, że tutaj jest największy kąt 90 stopni, i naprzeciwko niego jest krawędź, która jest najdłuższa, największa. Tutaj mamy kąt 30 stopni, no i naprzeciwko okazuje się, że jest krawędź, która jest najmniejsza. I teraz nasz kąt środkowy, 60 stopni, naprzeciwko niego jest krawędź, która ma naszą miarę, a pierwiastek z 3 przez 2. I zauważcie teraz, że jeżeli dodam sobie dokładnie odbity trójkąt 30, 60, 90 stopni, no to powstał nam trójkąt równoboczny. Tutaj A, a tutaj zauważcie, że była jedna druga A, tutaj jedna druga A. Jak to sumujemy? Tutaj będzie również A. I tym samym teraz widzimy, że jest to trójkąt równoboczny. I teraz możecie skojarzyć ten wzór, jak pamiętacie bądź nie, ale wzór na wysokość w trójkącie równobocznym jest to A pierwiastek z 3 przez 2. Czyli dokładnie ten sam wzór, co jest na naszą środkową krawędź w trójkącie 30, 60, 90 stopni. A jeżeli ty masz problem ze wzorami, to nagrałem cały film o wzorach, o figurach, które mogą się pojawić na egzaminie ósmoklasisty, a mało tego, od 2021 możesz pobrać naszą darmową kartę ze wzorami i może ona posłużyć jako taka mała ściąga, oczywiście nie na egzaminie, ale będzie idealna do nauki. Także nie przeciągam i lecimy dalej. Teraz prawdopodobieństwo. Jest ono znośne tylko wtedy, jeżeli zapamiętacie ten wzór, dzięki któremu obliczycie większość, a w zasadzie wszystkie zadania na egzaminie ósmoklasisty. Tylko musicie go prześledzić. I zobaczcie. Do góry w liczniku zapisujemy interesujące zdarzenie, a w mianowniku wszystkie możliwości. Zaraz to wytłumaczę. Przygotowałem takie zadanie, mamy losy czerwone, jest ich 50, zielonych 30, niebieskich 20. I mnie interesują losy czerwone. Jakie ja mam szanse na to, że jeżeli te wszystkie losy wrzucimy do kapelusza, to jakie mam szanse na to, że wylosuję czerwony los? No to interesujące zdarzenie. 50. A w mianowniku wszystkie możliwości. Czyli ja mogę trafić na przykład czerwony, no to zapisujemy 50 możliwości. Plus mogę trafić zielony. Nikt nie powiedział, że to jest pewne, że ja wygram. No to dodajemy zielone. Plus 30. No i plus jeszcze 20, bo mogę trafić również los niebieski. Przepisujemy co możemy, licznik przepisujemy. 50, tutaj dodajemy, w mianowniku 100. I to możemy skrócić, jest to równe 1 druga. Czyli takie jest prawdopodobieństwo na to, że ja spośród wszystkich losów trafię akurat czerwony. A teraz przykład z życia wziętego. Wyobraźmy sobie, że poszedłem do szkoły, no i babka powiedziała, że ona pyta. No to wyjaśnijmy sobie teraz ten wzór. W klasie jest nas 20, czyli to są wszystkie możliwości, spośród których nauczyciel może wybierać tą osobę.
na w liczniku interesujące zdarzenie, no to akurat będę to ja, będzie to jedna osoba, ponieważ jestem egoistą i tylko mnie interesuje, czy ja pójdę do tablicy i mam wywalone, czy to pójdzie Patryk, czy pójdzie Szymon, nieważne. No i w ten sposób właśnie wyliczyliśmy to zadanie. Możemy to również zapisać w postaci procentowej, będzie to w mianowniku 100, w liczniku 5, czyli będzie to 5%. Koniec zadania. Cieszę się, że wytrwałeś do końca, ponieważ mogę teraz Tobie powiedzieć o trzech protipach, które są bardzo przydatne na egzamin. Pierwszy protip, czyli nie pisz małych liczb oraz liter. Naprawdę nie ma potrzeby pisać maczkiem, ponieważ jeżeli przewiniesz stronę do przodu, masz brudnopis. Przewiniesz stronę do tyłu, masz brudnopis. Naprawdę miejsca jest aż nadto, a nie ma potrzeby, żebyś sobie rzucał bądź rzucała dodatkowe kłody pod nogi. A niestety na egzaminie działają jeszcze takie czynniki jak stres oraz presja czasu. Więc staraj się ułatwić sobie jak najbardziej ten sprawdzian i zapisuj duże, wyraźne liczby oraz litery. Protip numer 2. Nie wstydź się prostych obliczeń. Naprawdę, jeżeli czujesz się spokojniejszy bądź spokojniejsza, to rozbij sobie nawet 2 plus 2 na 1 plus 1 plus 1 plus 1. To ich kompletnie nie interesuje w zadaniach zamkniętych, nawet z tego co wiem, człowiek tego nie sprawdza, tylko jest to przepuszczane przez jakąś maszynę, a w zadaniach otwartych liczy się tylko tok myślenia oraz czy zadanie zostało wyliczone w sposób poprawny, czy wszystkie wyniki się zgadzają, a to już nie ma znaczenia, czy miałeś zadanie na przykład 5 razy 6, czy od razu napisałeś 30, czy sobie to powoli rozbijałeś. Naprawdę, jeżeli to sprawi, że czujesz się pewniejszy, pewniejsza, no to śmiało, nikt ci przecież nie zabrania. No i protip trzeci, który jest najlepszy, ponieważ daje on darmowe punkty. Powiesz, że to jest bait, a ja odpowiem, nic bardziej mylnego. Film widzisz teraz po prawej stronie, a ja żegnam się z wami, mówił do was Kuba z kanału Czarno na Białym, a ja jeszcze raz zapraszam na live'y przed egzaminem.